Budżet zakładał dochody w wysokości około 164 milionów złotych, a wydatki na 154 miliony. W ciągu roku te założenia zostały zmienione szeregiem poprawek, jakie Rada Miejska nałożyła na budżet. Ostatecznie dochody sięgnęły 180 milionów, a wydatki 170 milionów. Ubiegły rok dla miasta zamknął się nadwyżką w wysokości około 13,5 miliona złotych. Tak dobra sytuacja finansowa powstała dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, a także dzięki rosnącym udziałom miasta w zyskach z podatków. Wynika to z obecności bardzo wielu inwestorów, którzy po okresie ulg przynoszą dochody miastu. Przybywa podatków, no to znaczy, że trochę więcej osób ma pracę, że ta praca może ulega takim korektom, na które wszyscy czekają zawsze, że ta pensja chociaż trochę idzie w górę, a rezultat końcowy pokazuje, że te zjawiska mają miejsce i stąd myślę, że spłacenie około 10 milionów starych zaległości, czyli pomniejszenie zadłużenia miasta o tak pokaźną kwotę jest dobrym znakiem i nadwyżka ponad 13-milionowa też jest bardzo dobrym znakiem. Na wzrost przychodów do budżetu wpłynęły także oszczędności poczynione przy jego planowaniu. Staramy się, żeby nie przekroczyć tych granic takiego rozsądnego oszczędzania, ale nie ma jakby poczucia takiego komfortu, że co tydzień możemy kosić trawę i powiedzmy pewne rzeczy robić w takim tempie, jakby się chciało, ze świadomością, że tak powinno być, ale właśnie z tym tłumaczeniem, że jeszcze chwilę na taki komfort musimy poczekać, żeby ten potencjał robienia tych rzeczy strukturalnych, większych, żeby to zachować. Kondycja finansowa miasta poprawia się, przez co w przyszłości możliwe będzie planowanie kolejnych inwestycji przy wsparciu Unii Europejskiej. To budżet też taki, który przygotowuje nas powoli właśnie przez tą redukcję zadłużenia, przez poprawę wskaźników do tego, żebyśmy w kolejnej edycji środków unijnych mogli jeszcze parę takich ważnych rzeczy dla miasta zrobić, bo to będzie już najprawdopodobniej ostatnia taka szansa. Podczas piątkowej sesji Rady Miasta poszczególne kluby zasiadające w Radzie odczytały oświadczenia w sprawie budżetu. Negatywne stanowisko wyraził klub PiS i SLD. Natomiast Wspólnota Samorządowa oraz Platforma Obywatelska nie miały większych zastrzeżeń do realizacji budżetu za 2013 rok.